mogliśmy podpisać dzisiaj umowę na kolejne już dofinansowanie z samorządu województwa małopolskiego. Jak było tutaj wspomniane, zmiana cen materiałów, znacznie wykonawca zażądał podniesienia wynagrodzenia. Też były tam błędy projektowe, jak się okazało, ale po negocjacjach doszliśmy do ugody, ale pierwotny koszt, który miał, opiewał na blisko 15 milionów, teraz jest ponad 21, więc tutaj no, jako samorząd nie moglibyśmy tego już udźwignąć. Gmina Cieszkowice i to miejsce jest dla nas takim cennym miejscem, nie tylko ze względu na skamieniałe miasto, nie tylko ze względu na to, co tam już jest atrakcją turystyczną, ale właśnie przez ten charakter uzdrowiskowy ma szansę być kolejną perełką Małopolski. Wsparliśmy tą inwestycję, ponieważ pomimo, że ona była jakby zaplanowana w budżecie i dofinansowana z środków unijnych, to jednak sytuacja ostatniego okresu spowodowała tak duży wzrost cen, a także pewne wydatki dodatkowe związane z koniecznością ustabilizowania gruntu. To spowodowało, że rzeczywiście budżet gminy Cieszkowice to było za mało, żeby tą inwestycję dokończyć, a nam, zarządowi i województwu małopolskiemu zależało na tym, żeby Pogórze Cieszkowice było taką perełką turystyczną, uzdrowiskową Małopolski. Pracowaliśmy z panem marszałkiem Kozłowskim rozwiązanie i propozycje, które zaakceptował zarząd, następnie sejmik województwa małopolskiego, podejmując na ostatnim sejmiku w tej sprawie uchwałę. Również tu podziękowanie dla zarządu województwa małopolskiego za to, że w przyszłorocznym wieloletnim programie, w prognozie finansowej oraz w budżecie znalazła się kolejna kwota dofinansowania, dzięki czemu ta inwestycja uzyskała pełne wsparcie finansowe, jest już zapięta na ostatni guzik i pozostaje tylko czekać na to, aby wykonawca wywiązał się z powierzonych im prac. Całość inwestycji opiewa dzisiaj na ponad 34 miliony, z czego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to jest ponad 17 milionów. Samorząd nasz to jest 15, z czego województwo gwarantuje 5 milionów. Chciałem w imieniu samorządu podziękować za to wsparcie finansowe dla całego zarządu województwa małopolskiego, na ręce też przewodniczącego, wszystkim, bo dla nas jest to pomoc, która no, pomoże nam zrealizować tą inwestycję, a tak jak było wspomniane, jest to w kierunku rozwoju Cieszkowic, Pogórza.